Opuszczając mieszkanie, oczywiście warto je odpowiednio zabezpieczyć, ale także czasami warto porozmawiać z życzliwym sąsiadem, żeby zwrócił uwagę na to nasze mieszkanie, bo nie ma nic lepszego jak ktoś, kto po prostu przygląda się temu, co się dzieje w pobliżu, czy nie kręcą się jakieś obce osoby. I też chciałbym przełamać taki stereotyp myślenia, że do takich włamań najczęściej dochodzi w nocy. Nie. Najczęściej włamania do mieszkań następują w biały dzień, wtedy, kiedy oczywiście nikogo nie ma w takim mieszkaniu, ale złodzieje wówczas jakby czują się pewniej, ponieważ w dzień taki ruch gdzieś na klatce schodowej w bloku czy w jakimkolwiek domu jest takim jakby naturalnym zjawiskiem, a w nocy wiadomo jest bardzo cicho i takie próby włamania też wywołują duży hałas. To może zwrócić uwagę i dlatego zalecamy, aby właśnie taką szczególną ostrożność, zwłaszcza tych naszych znajomych, sąsiadów czy bliskich, którzy pilnują mieszkania podczas naszego wyjazdu, ta uwaga, żeby koncentrowała się właśnie w dzień.